Dzisiaj chciałbym się skupić nad troszeczkę innym chwastem, który jest chwastem bardzo trudnym i uciążliwym do zwalczania w zbożach jarych. Witam Was z okolic Elbląga. Znajdujemy się w rejonie Żuław. I tutaj akurat na tych glebach wody nam nie brakuje. Zobaczcie, po mojej prawej stronie mamy kanał, a po lewej stronie mamy pola. I jak widzicie, pola są położone poniżej poziomu lustra wody, czyli generalnie stosunkowo nisko i tutaj w latach mokrych może być problem w drugą stronę z nadmiarem wody. Ciągle rozmawialiśmy o zwalczaniu chwastu w zbożach ozimych, czy to zabiegach jesiennych, czy zabiegach wiosennych, w trakcie których głównym chwastem, który królował, jeżeli chodzi o zwalczanie, była miotła zbożowa. Dzisiaj chciałbym się skupić nad troszeczkę innym chwastem, a mianowicie owiec głuchy. I akurat ciężkie gleby żuławskie sprzyjają wzrostowi tego chwastu i poszukamy sobie go dzisiaj w jęczmieniu jarym, który tutaj na tym polu się znajduje. Jesteśmy na polu jęczmienia jarego, który był siany 10 kwietnia. Przed plonem tu były buraki i już też w tych burakach był problem ze zwalczaniem owsa głuchego. Zobaczymy sobie teraz z bliska, że to jest ciężka gleba żuławska. Wziąłem szpadel, bo łopatką byłoby ciężko. Wykopiemy sobie najpierw rośliny jęczmienia. Tutaj mamy w fazie trzeciego liścia, ale tutaj już w fazie początku krzewienia, czyli praktycznie na tym polu mamy fazę początku krzewienia. Gleba widać strukturalna, bardzo, bardzo ciężka. Praktycznie za wiele chwastów nie ma. Mamy między rzędami skupiska roślin jednoliściennych. Wykopmy sobie te rośliny i zobaczmy sobie z bliska, co to jest. Zobaczcie, ciężko, bardzo ciężko jest tutaj wkopać łopatę i wyrywa się praktycznie kawał ziemi. Tu mamy nasiona nie z zeszłego jęczmienia, a tutaj mamy, zobaczcie, rośliny, które z bardzo głębokich warstw gleby kiełkują i na pierwszy rzut oka, jeżeli zobaczymy sobie tutaj na nasiona, widać ewidentnie, że są to nasiona owsa głuchego. Czyli już mamy pewność, że jest to owiec głuchy. Drugą taką cechą rozpoznawczą, to w przeciwieństwie do innych zbóż uprawnych, jest rośliną lewoskrętną. Blaszka liściowa skręca się w lewo. Natomiast jeżeli chodzi o jęczmień, który tutaj mamy, zobaczcie, blaszka liściowa skręca się w prawo. Czyli bez wątpienia jest to owiec głuchy. Warstwa gleby, w której znajdują się nasiona, jest dość szeroka, ponieważ od wierzchniej warstwy nawet do 20 cm z takiej głębokości może skiełkować owiec głuchy. Zobaczcie, mamy dwie rośliny wykopane na tym samym polu. Jedna jest bardzo wydłużona, co wynika z tego, że kiełkowała z głębszych warstw gleby. Natomiast tutaj mamy roślinę, która kiełkowała z płytszej warstwy gleby i te, które są zasiane płycej, będą wcześniej na polu i najprawdopodobniej to będzie faza 3-4 liści rośliny uprawnej, początek krzewienia. Natomiast te rośliny, które znajdują się głębiej, mogą wzejść później, co bardzo utrudnia zabiegi, ponieważ jeżeli zastosujemy standardowy zabieg w fazie 3-4 liści, początek krzewienia, zwalczymy te rośliny, natomiast z tymi będzie problem, ponieważ one jeszcze będą pod ziemią i w momencie wykonywania zabiegu substancja aktywna, która ma za zadanie zwalczyć te rośliny, nie zadziała. Dlatego warto by było się zastanowić nad wariantem dwuzabiegowym. Pierwszy zabieg, zrobić rozwiązanie Axial Complete Pack, który zwalczy nam wcześniej wschodzący owiec głuchy i już załatwi chwasty dwuliścienne. I potem, jeżeli wzejdą późniejsze rośliny owsa głuchego, zastosować Axial 50. Axial 50 możemy zastosować do fazy liścia flagowego. Zobaczcie, tutaj wykopaliśmy bryłę, gdzie znajdują się rośliny jęczmienia, a tu mamy chyba nawet więcej roślin owsa głuchego, czyli generalnie, jeżeli byśmy na tym polu nie zastosowali zabiegu zwalczających owiec głuchy zagłuszy roślinę uprawną i praktycznie plony, które tu uzyskamy, będą bardzo niskie albo ich nie będzie w ogóle. No, na tym polu obserwujemy praktycznie sam owiec głuchy, ponieważ jak wspomniałem, przed plonem były buraki,
które zostawiają stosunkowo czyste stanowisko, natomiast owiec głuchy dalej jest na polu. Jeżeli mamy równomierny wzrost chwastów jednoliściennych, takich właśnie jak owiec głuchy czy chwasty dwuliścienne, możemy zastosować jeden zabieg, Axial Complete Pack, który stosujemy bardzo szeroko, ponieważ możemy go stosować do fazy drugiego kolanka i możemy być pewni, że zabieg będzie skuteczny. Przemieściliśmy się parę kilometrów dalej z Elbląga pod Malbork i zobaczmy, tutaj mamy troszeczkę inne pole, bo tam jak mieliśmy ziemię bardzo zwięzłą, to tu mamy ziemię piaszczystą. Natomiast co się na pierwszy rzut oka rzuca? Tam było pole wolne od chwastów dwuliściennych, widzieliśmy owiec głuchy. Natomiast tutaj mamy szereg chwastów dwuliściennych, które już są w wysokich fazach rozwojowych. I w tym momencie na tym polu zabieg jest konieczny. I w przypadku tego pola, patrząc też na fazę rozwojową jęczmienia, należy zabieg wykonać już w tej chwili. I tutaj zastosowanie zestawu Axial Complete Pack w tym momencie będzie idealnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o kompleksowe zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych. Dziękuję i do zobaczenia na polu. Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania? I co nie zadziałało? Co to jest pytanie? W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla was. Wreszcie pada. Wjeżdżamy. I załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.